No, witam was w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Dzisiaj już gramy na padzie, bo była pierwsza porażka. Może jak będziemy na Championie, jeszcze zrobimy odcinek z klawiatury. Zobaczymy jak pójdzie, a teraz czas na losowanie samochodu. Trochę się zagubiłem. Niestety żegnamy swojego Dominusa. Dał nam kolejnego Dominusa? Dobra, nie będę taki. Niech nam zmieni auto. Na breakauta? Nie, no hot shoty, ja przyjechałem palcem na breakouta. Najgorzej, mamy meksykański samochód. No i na start odcinka Diament 2 Dywizja 4. No dobra, pierwszy meczyk, burzowy cel w teamie. Gramy na klawiaturze. Co ja gadam? Właśnie nie gramy już na klawiaturze. Pierwszy raz nie gramy na klawie, więc będzie ciekawie, żeby tak zrymować fajnie. Zobaczymy jak nam pójdzie. Z tego co kojarzę, to jedyne czego nie możemy robić to wszystkiego. W sensie... To co odblokowujemy za wbicie czempiona, to jest wszystko. Nie wiem, wave daszy chyba. Nie, mogę robić wave daszy, nie pamiętam. Chyba wszystko generalnie już mniej więcej mogę, poza zaawansowanymi arealami. Nie będę na razie na pewno robił zaawansowanych areali, natomiast takie oto strzały to będzie nasza potęga. To będzie nasza potęga w dniu dzisiejszym. Myślę, żeby na przykład jak wygrywamy wyżej nie przechodzić na klawę, sobie zobaczyć jak nam idzie. Bo dalej bym chciał mimo wszystko sobie popykać na tej klawie, ale tak, żeby już nie przegrywać. To może jak będą 3 bramki przewagi, to podpinam klawę i pykam na klawie wtedy. To będzie takie ciekawe rozmaicenie. Dobra, burzowy cel, tutaj była nasza piłka. Trochę nas bumpnął. No i to jest to, ale to w każdym odcinku właściwie są te same schematy. Typu, że jest to nasza piłka i teammate po prostu się wpierdziela. Ale to jest, no, dlatego każdy... O, dobra, ładny strzał, w końcu można używać łatwiej quick chatu. Ale to jest właśnie, to są te takie podstawowe błędy, które się najczęściej sprawdzają na diamencie. Więc jeżeli je wyeliminujecie ze swojej gry, to po prostu będzie zdecydowanie lepiej. Dobra. O nie! Nie mam zbindowanego... Dobrze, że burzowy cel tam stał. Nie mam zbindowanych przycisków, tak samo jak na głównym koncie. Chciałem zrobić fast kick offa. Dobra, nieważne, mniejsza. Jedziemy z nimi. Na pełnej. Jedziemy na pełnej. Tak jak mówię, jak będą 3 bramki przewagi, to będę sobie pykał na klawie. Zobaczyć jak mniej więcej będzie nam szło. Tutaj jest piłka lepsza dla burzowego cela. Ja podjechałem i go przestraszyłem, więc no, w sumie zrozumiało, że zostawił. Więc to było w zasadzie, no ja go sprowokowałem. Nie będę mówił, że nie w tej sytuacji. No jak sobie można spokojnie wybić. Ja nie będę leciał z piłką, po prostu ją mocno kopnę, może się wyleją. Nie wyskakuj, nie wyskakuj. Dobra, nie wyskoczył. Dużo ludzi wcześniej skakało w takich sytuacjach, co było dużym błędem. A tutaj jest elegancko, niewyskoczone, przez co się nie wywalił po prostu. Okej. Dobra. Burzowy cel nadciąga, w ogóle ciekawy nickname, burzowy cel. Możesz napisać na czasie potem, skąd to się wzięło. Nie będę tam podjeżdżał, bo nie ma potrzeby. Strzelamy opena, dokładnie. 3-0, to wchodzę na klawę. Wchodzę na klawę. Siema Kupson, witam Kupsonka. Jakby co, to teraz nie czytam za bardzo czatu, tutaj jeszcze standardowo przypomnę widzom z Twitcha. Nie czytam czatu, bo nagrywamy odcinek. Burzowy cel ładnie zagrywa. My sobie ciskamy na klawie. Śmiesznie to musi też z perspektywy przeciwnika potem wyglądać, że tutaj niby tak fajnie wszystko gram. Nagle wchodzę na klawę i taki drewniak się robi Fenemi. Ale mam nadzieję, że będziemy powiększali prowadzenia. Bez umiejętności również. Ale ładna bramka. Trzeba pochwalić tutaj burzowego. Naprawdę kozacko to strzelił. Nie mówię, że to było na pewno planowane, ale wyszło. Bo na planowane to nie wychodzi. No, nawet zresztą napisał, że lag. Ale wyszło fajnie ostatecznie. Dobra. I ciśnijmy na pełnej. Ciekawe, czy trafimy w końcu widza w Enemy. Czy ktoś się odważy zacząć szukać meczu w momencie, kiedy my... Kiedy my szukamy. Czekajcie, no problem. Znowu się to... Nic się nie stało. Szukanie quick chatów u mnie na klawie jest tak powolne. Mimo, że tylko klawisze numeryczne od 1 do 4 za to odpowiadają. Okej, udało się zablokować. Nie dajemy się zniszczyć. Podajmy do burzowego cela. Strasznie słabe podanie wyszło znowu. Ale dobra. I z tym. Ci sobie podbijają piłę. Ja to... Nienawidzę tego, że tutaj nigdy nie wiem jak flipnąć i tak dalej w powietrzu, to znaczy nawet na ziemi. Po prostu to się tak bardzo różni. A dobra, zostawmy boosta teammate'owi. Tutaj raczej bezproblemowo podbijemy piłkę, wywalimy, żeby było trochę czas. Burzowy tam się trochę zapuścił, ale nic się oczywiście nie stało. Jak też teraz widzicie, mój kontroler nieaktywny na ekranie, ale to tylko właściwie po to, żeby pokazać, że jest nieużywany. A nie chce mi się co strzelenie trzeciej bramki potem odpinać, czyli się wyłączać. Daliśmy się zniszczyć, no ale w sumie nic to nie zmieniło, bo i tak bym tam nie chciał podjeżdżać, a tak to przynajmniej jesteśmy w defensywie. On nie ma piłki na dachu, mogę mu przyjechać, wywalić strzała. Wykopmy mu. Burzowy cel ładnie przyblokował. Dajesz, burzowy, do piły. Dobra, to leci nad bramę. Znowu się tutaj cofnę, jakby trzeba było właśnie bronić. I chyba kontratak, co nie? Dobra, 5-1. Elegancko. Elegancko strzelamy, myślę, że przeciwnicy zaraz chyba wyjdą. No, jakie wyczucie, od razu wyszli. O, tutaj pozdrowienie dla siwego i szczura. Chyba szczura, albo scura. Dobra, kolejne spotkanie, Merdarek w teamie. Czekamy sobie na podziku. On się tu wywalił potężnie, dlatego podlecę. Znowu taka właściwie wrzutka. Merdarek tam podjeżdża. Boję się podjechać, dlatego sobie stanę w tym miejscu, żeby na pewno piłkę nie wpadła nam do bramy. To było strasznie ryzykowne, co zrobił Merdarek. Też zużył boosta. W zasadzie oddał piłę i się wywalił z pozycji. Nie polecam wyskakiwać z tej bocznej ścianki, jeżeli nie ma okazji takiej naprawdę mocnej strzeleckiej. Dobra, wciśniemy tutaj. Ja nie będę leciał na ściankę, sobie tylko kopnę w boczek. Oła, dobra, zrespiłem się niefortunnie. Merdarek to ładnie wywala. Mamy czas, kopnę mocno piłkę, tak po prostu zobaczyć, czy obronią. O, ładnie wybił, dobra. To teraz drużynowe uderzenie. Znowu tutaj miałem dużo lepszą pozycję do uderzenia, Merdarek do tego zawrócił. Jeżeli widzicie, że wasz teammate jedzie na wprost bramki i macie właściwie taki sam czas, to cofnijcie się za niego, bo macie dużo gorszą pozycję. Nawet jak nie ufacie teammate'owi, to no musieliście zacząć ufać, bo prawdopodobnie ma przynajmniej zbliżone umiejętności. A tutaj Merdarek dał się zniszczyć i zasadniczo znowu nas skrócił. Piłka, która była nasza, on do niej podjechał. No i tak to się skończyło. A teraz znowu zamiast podjechać do piłki się trochę cofnął, ale niech będzie. Dobra, tak to podlecimy. Nie będę robił jakichś mocnych aeriali, ale te co mamy odblokowane będę robił. Muzyczka się wyłączyła, także zaraz muszę wyłączyć. Tutaj weźmy to trochę wykopmy. Merdarek ładnie ich przebił. Happy nadlatuje, ale tutaj nie ma większego zagrożenia, sobie odbija od ścianki. Nie dajmy się zniszczyć. Dobra, zostawię tę piłkę, bo nie chcę, żeby nas zniszczyli. Happy to właściwie odgrywa. Tamten jeszcze wyskoczył, nie wiem po co. I to jest właśnie to, takie bezsensowne wyskoczenie tego ziomka. Właściwie... Oj, tutaj też takie wyskoczenie i kolejne wyskoczenie. Nie wiem, każde z tych wyskoczeń nie miało najmniejszego sensu. Mógłbym... Kusi mnie z tego strzelać, ale dobra, nie strzelam. Nie strzelam. Nie będziemy łamali zasad. Sobie dośrodkujemy piłkę lekko. Tutaj witam wszystkich oczywiście na streamku. Merdarek to... Dobra, sobie ładnie podał od ścianki. Może z tego zaraz będzie jakieś zagrożenie. Przeciwnicy wyskakują standardowo. Merdarek znowu podjeżdża do tej piłki zamiast zostawić teammate'owi na lepszej pozycji. No i to jest, widzę, że... Ale to jest u każdego, tutaj... Każdy teammate, którego posiadaliśmy, robi ten sam błąd, że po prostu zajeżdża swoim towarzyszom piłkę. No i ładny strzał. Dobra, puszczę muzykę. No ale wracając, to tutaj największym błędem zdecydowanie jest to, że każdy zajeżdża swojemu teammate'owi pozycję. I przez to rotacja jest taka niepełna, skracana. No bo zobaczcie, że tutaj naprawdę... No w każdym odcinku to można zauważyć, w każdym meczu, nawet nie w każdym odcinku, w każdym meczu jest to samo. Wybijemy sobie bez problemu. Poczekamy aż się odbije, on to niech kopnie nawet, nic tu nie szkodzi. troszeczkę... Ściana jakby miała HP, to by już nie miała. Została tak mocno obita. Tutaj oczywiście nawiązanie do pewnego cytatu fajnego. Merdarek zagrał sobie do narożnika. Ja kopnę w bramę. Nie trafiłem, ale mniejsza z tym. Znowu zostawienie pustej bramki, żeby pojechać po busta, no i tracimy gola. To jest to, no zobaczmy co się stało. Tutaj Merdarek... Czekajcie, jak to z kamerą pokazać. No po prostu pojechał tam zamiast bronić bramy, no. I tyle, jeszcze w międzyczasie nam pod koła podjechał. Ale no, nie róbcie tak. Nigdy nie zostawiajcie piłki, żeby pojechać po busta na boczek. Zwłaszcza jeżeli wasz teammate jeszcze nie jest w bramce. To już wtedy w ogóle jest grubo. Dziękuję za wszystkie followy. Dobra. To prawie weszło. Ja kopnę do środka. Merdarek. Coś czuję, że będę musiał sekurować. Ale dobra, udało się. Udało się wybić piłę. Nie będę do tego wylatywał. Przeciwnicy się wywalili. Okej. Ja zdejśliśmy go po prostu. Taki też możecie robić właściwie. Jest to w sumie bardzo niewymagające zagranie, a tutaj ludzie się nie spodziewają, że możecie mieć jednak gdzieś to, co się dzieje z piłką i pojechać zniszczyć wroga na ziemi. Siema Hogaty, witam. Jaki stinky cheese, to było wykorzystanie masy. Mam duże auto, to będę wykorzystywał masę. No, witam, witam. No nie, się zapomniałem, dobra. Ale to nie było aerial, dobra. Na chwilę się zapomniałem i strzeliłem coś, czego nie powinienem chyba strzelać. Chociaż teoretycznie nie złamałem żadnej zasady. Teoretycznie nie złamałem żadnej zasady, trzeba lecieć tutaj. Przemy do przodu. A gdzie mieszkasz, Edek? W mieszkaniu mieszkam. No. Nie no, znowu tutaj tyle fajnych osób wpadło na czat. W ogóle dzięki wszystkim, w ogóle chyba wam się podoba oglądanie, jak nagrywam odcinki, bo sporo osób jest na Twitchu. Akurat jak z nimi nie mówię, może denerwuje was zawsze to, że ja z wami gadam. Także koniec czytania czatu. Dobra. Nie mam boosta, to tylko go postraszy, jakbym miał. Jaka ranga? Zaraz będzie pewnie Diament 3. No, zaraz będzie Diament 3. I ostatnia akcja na klawiaturze. Ostatnia akcja na klawiaturze, jako że 3 bramki przewagi chciałem dobić na szybko. I teraz pokażemy prawdziwe umiejętności dopiero. Teraz dopiero prawdziwe umiejętności pokażemy. Mat, nie mam pojęcia ile mam łącznie godzin w Rockecie. Nie wiem ile mam z PlayStation godzin. Jak ktoś ma PS5? Zresztą na Discordzie popytam, ale jak ktoś ma PS5, to może mi pomóc zobaczyć ile mam godzin. To wtedy bym był w stanie podać ile mam łącznie godzin w Rockecie. Tylko potrzebuję osoby z PS5, bo one mogą to sprawdzić. Kolejne spotkanie, Dezobot w teamie. Wiecie co? Może by tak bardziej przycisnąć na start i zacząć grać na klawie przy tych 3 bramkach przewagi. Nie! Przepraszam was za uszy, wylosowało mi piłę mechaniczną za silnik. Muszę ustawić sobie w bakesmodzie, żeby silnik zawsze był ten sam. Dobra, Dezobot tutaj bocie ruchy odwalił. Przepraszam za tę piłę mechaniczną. Czemu nie grasz na klawie? Przegrałem jeden mecz, Hogaty. Był przegrany meczyk dzisiaj. Dlatego niestety... Niestety sobie powiedzieliśmy, że przy 3 przewagi dopiero na klawę przechodzę, żeby nie stać w serii. Bo dużo osób nie chciało, żebym grał dalej na klawie. Żebyś tak oszukiwał? Jak oszukuję? Nic nie oszukuję, ja tu mam dźwięk piły z silnika. No. Ale sami chcieliście, sami pisaliście, że po przegranej przechodzę na pada. Dobra. Benchilwell niestety nie wychillował się zbyt dobrze. Nie no, nie wierzę w te teksty. No i się wywalili. Czekajcie, wykończymy to na klawie. Dobra, wykończone na klawie. Wykończone na klawie, także jest elegancko. Hybryda, gramy hybrydą. Mogę kończyć akcję na klawie. Śmieszne to będzie. W sumie nikt nam nie powiedział jasno, że musimy grać non-stop na padzie. Dobra, jedźmy go na klawie, namówiliście mnie. I 2-0, dobra, to też na klawie zdobyte. To może przy 2 bramkach przewagi będzie klawa grana już? Niech stracę. 2 bramki przewagi to klawa, żeby było bardziej drewnianie na odcinkach. Będzie śmiesznie. Dobra. Dezobot sobie ciśnie. Ja tego nie wybiję, ale nie ma większego zagrożenia, powiedzmy sobie szczerze. Nachodzi mi wszystko na łeb. Tutaj kolejny wylew. Wyczuwam, że Dezobot to zaraz... O kurde, ale to huknął. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Ramos chyba, rzut karny. Rzut karny Ramosa, tak to mniej więcej wyglądało. A tak, sobie zblokuję. Nie chciałem do tego skakać, żeby się nie wywalić. Stanie w bramce na propsie. Dobra, przyjęcie. I mocny strzał pod poprzeczkę. Jak widzicie, Klawa dalej OP. Klawa dalej OP. No nie wiem, co zrobić. Ale chyba na głównym kanale... No nie... Napiszcie teraz jeszcze, na głównym kanale. Czy grać na klawie, czy na padzie? Czy na przykład do pierwszej porażki na głównym kanale osobno, tak jakby to traktować? Czy osobno traktować porażki na głównym kanale, a osobno na streamku? Pad? Do porażki na odcinku osobno? Dobra, to osobno, może będziemy cisnęli. Żeby osobno było. Tylko klawa, a nie jak stinky? Dobra, to zróbmy coś takiego. Że osobno będzie porażka liczona, a tutaj przy dwóch przewagi dostajemy boosta do umiejętności. I wchodzimy na klawę. Dobra, sobie kopniemy piłę. Derlangę. Kopnięcie piły. Dobra, nie jest źle. Znowu wyskoki, które za dużo nie wnoszą. Ja tutaj przebiję. Dostaliśmy dobrego strzała. O nie! Wylew! Strach! I takie tam. Zniszczmy go. Albo nie, dobra, nie zniszczmy go. No już Dezobocie, ciśniesz. Dobra, pinch. Nie wyszło. A wrzucę przynajmniej piłę. Nie no, ale na klawie dalej się fajnie gra. Nie powiem, że nie. Przyjemnie się tak bawi w granie na klawie. Dobra, wywalmy piłę. Proszę, do nas. Cokolwiek. Dobra, cofamy się na pełnej. Dezobot ładnie skontrolował. Mam nadzieję, że nie wyskoczy. Czy wyskoczy? Dobra, wyskoczył. To jest właśnie to kopnięcie, co cały czas każdy robi. Traci pozycję, traci boosta, traci wszystko. Oj, samobój! No, tego nam brakowało. A to są takie zagrania, które naprawdę... Przed robieniem tej serii nie byłbym w stanie powiedzieć, jakie zagrania są, jakie są najczęstsze błędy na diamencie. A teraz właściwie bez problemu jestem w stanie stwierdzić, co tutaj się najbardziej dzieje. Dobra, miniemy przeciwnika. No, dobra, to by było na tyle. Minęliśmy przeciwnika. Sobie poczekam, może będzie wrzutka. Znowu nie trafienie w piłki, tutaj będzie podanie prawdopodobnie do nas. Ładne w miarę wbicie. Nie byłbym pierwszy, tu nie skaczę. Dezobocik, dobry fake. Podanie do Dezobota. Dobra. Jak się zawraca? Okej, tak się zawraca. Dobra, udało się to wybić. A ten znowu wyskakuje. Ja nie wiem, po co ludzie skaczą do tych piłek tutaj. W sensie... Nie ma nikogo w pobliżu, nie muszą nikogo bitować i tylko sobie oddają kontrolę nad piłką. Oddają piłkę tym, że wyskakują. Zamiast stać na ziemi i kontrolować. SSL-a w 100 meczów, Mr. Krecie? No nie wiem, może na jedynkach co najwyżej. Na rankedach 1, V1, chociaż można spróbować w następnym sezonie taki challenge. Ale dobra, znowu dwie bramki przewagi tylko. Spojrzałem na czat niestety, sorry widzowie. Sorry widzowie za takie tutaj... O nie! Boty nie śpią, pamiętaj. Boty nie awczą. Boty nie awczą, dlatego ciśniemy na pełnej. Idealny resp. No, nie taki idealny, bo w złym momencie mnie zrespiło, że już Dezo i tak poleciał. Ale jakby tam nie było Dezo, to by był idealny. Wywalmy piłkę. Tutaj nie ma mniej większego zagrożenia, to sobie stańmy. Cofamy się, wjeżdżamy w bramę. Właśnie w takiej pozycji też fajnie w miarę stać, bo jesteście w stanie obronić większość strzałów. No i Dezo ładuje na 5-2. Znowu wyjdą? Czy będą marnowali czas do końca? Dzięki Karlik za followa i wszystkim innym też dziękuję za followa. Dobra. Chyba nie wychodzą, co nie? Dobra, nie wychodzą. No ale widzicie, na klawie jako tako też w miarę idzie. No, jakbyśmy grali na klawie, to też jako tako idzie. No i meczek wygrany. Okej, ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku. Salomon w teamie. Mam nadzieję, że nie pójdzie źle. No sobie przyjmę piłę. Salomon nadciąga. Coś mi Bartosz Salomon, czy Salomon jest, ten obrońca Polski. Coś takiego mi się kojarzy, ale dobra, może mniejsza, zacznijmy komentować rozgrywkę. Ten jedzie jak głupek po tego boosta i zostawił swojego teammate'a samego. I teraz zasadził mu strzała. Nie no, jaki kozak z niego jest. Randomy? Nie no, to są teammates, oni grają razem i takie rzeczy sobie robią. Widzieliście, najpierw go zostawił samego, potem zaczął się cofać i mu zasadził strzała. Niesamowite. No, tak już bywa, dobra, bardzo ładne zniszczenie. Tutaj sobie przebijmy lekko. Dobra. Okej. Dobra, ładne jest w miarę spokojne przyjęcie piłki. Ja sobie tutaj postoję. Spróbujmy też popodawać piłkę, zagrać bardziej drużynowo. W sensie po prostu do teammate'ów, zobaczyć czy tutaj widzowie będą w stanie strzelać. Ja mu zasadzę strzała na ochłodę. My sobie challenge'ujemy. Sobie stanę w bramce na wypadek jakby oddali strzał przez Salomona mimo wszystko. Ten skacze do piłki, z której nie ma szans strzelić właściwie bramki. No dobra. Oj, to piłka nie powinna przejść, ale nic złego się nie dzieje. Dobra, fliknijmy. Wiem, że fliki są bardzo ciężkie. W sensie na diamencie mało kto pewnie ogarnia jakiekolwiek fliki. Ale warto się nauczyć, no. Warto się nauczyć po prostu. Takie podstawowe fliczki, żeby robić je w miarę consistent, w miarę powtarzalnie, to będzie super. Salomon napisał, po której będzie stronie, więc mu podaliśmy do tyłu. Bardzo fajnie generalnie. Też jakbyście tak komunikowali się z teammate'ami. Strzelmy jeszcze jedną bramkę, to będzie klawa grana. No i widzicie, ja się tutaj... Jak jest piłka w takim miejscu, to ja się tutaj trzymam w środku boiska. Nie ma co bliżej podjeżdżać, bo to byłoby ryzykowne. Jak dopóki Salomon faktycznie nie przejmuje piłki. Jakby on kontrolował, to by sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Dobra, zniszczmy dziada. Salomon nadciąga. Okej. No i co, stoimy w bramie. Bez problemu można to wybić. Tam ewentualnie Salomon zamiast wjeżdżać też w piłę mógłby trochę poasekurować nas. No ale nic złego się nie stało. 2-0, wchodzimy na klawę z powrotem. Z powrotem na klawę wchodzimy, ciśniemy dalej. W ogóle to auto ma chyba strasznie szerokie tylne koła. Mam wrażenie, że są dużo szerzej rozstawione niż przednie. Okej. Dobra, zostawmy już piłkę Salomonowi. I 3-0, przeszliśmy na klawę od razu, idzie lepiej. Tutaj to jednak jest pełna moc odczuwalna. Nie chciałem już tego atakować, widziałem, że Salomon nadjeżdża, to zostawiłem piłkę. Salmonowi? Nie no, nie będę mówił Salmonowi. Już wystarczy, że ostatnio źle czytałem. Dobra. Strzał w ten sposób. Ładnie wybił. Spodziewałem się, że nie trafi, ale jednak trafił. Tutaj też ładny taczyk. Ładna próba strzału, niestety niecelna. Znacznym celem, niecelne uderzenie. Fliczek w ten sposób. Na klawiaturze fliczek i mimo wszystko w miarę jako tako wyszedł. Jak widzicie, nie potrzeba... No nie wiem, jak na klawie mi wychodzą fliki, to też się możecie ich szybko nauczyć. To nie jest kwestia umiejętności, po prostu poćwiczycie chwilę i będą wam się działy. Jest bramkarz? Dobra, jest bramkarz, ale napastnik był przed nim, to wybiłem też tę piłkę. Nam jest nadciągane. Dobra, fajnie, że nie zeskoczył ze ścianki. Dzięki temu mógł jeszcze kontynuować napieranie. Na pewno duży plus. Ja sobie pocofam powolutku. Salomon tam atakuje. Dobra, atakuje dalej. Dobra. Czy coś z tego wyjdzie za chwilę? Strasznie, już trochę za mocno atakuje. Już mógłby zostawić teammate'owi. No to jest takie... Na siłę strasznie zabieranie piłki już. No ale powiedzmy, że to jeszcze nie było jakieś turbo kradnięcie. Już nie było jeszcze nic w tym bardzo złego. I ładne podanie. Nie wiem, jak to skomentować, bo z jednej strony mógł do tego Salomon, jak najbardziej mógł do tych piłek jeździć, bo to nie były tak jakby tylko i wyłącznie moje piłki. Natomiast z drugiej strony to jest też tak, możecie nie zrobić błędu, a i tak stracicie bramkę, bo sprowokujecie waszego teammate'a do zrobienia błędu. Jeżeli on by tak robił na diamencie, to tutaj wątpię, że są cierpliwi gracze i pewnie by wasz teammate po prostu wyjechał i byście tam byli w dwójkę przez to, że tam strasznie długo zamulał. Mimo, że to nie było złe, tak jak mówię. Mogłem sobie spokojnie czekać z tyłu, natomiast na diamencie czuję, że jego teammate Salomona by też wyjechał, no i przez to teoretycznie bez błędu by mógł stworzyć niebezpieczeństwo też Salomon. To znaczy, no, jego teammate by zrobił niebezpieczeństwo, ale... No, rozumiecie, co mi chodzi. Mniejsza. Też trzeba dbać o relacje drużynowe. Chyba samobój. Tak mi się wydaje, że samobój został strzelany w tym momencie. Czy nie? Ale... Tak, no już tutaj się poddali chyba. Ewidentnie. Wątpię, że... No, strzelili samoboje na siłę. Nie wiem, co się stanie, czy cięcie robimy? No i dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Znowu wcześniej zapomniałem pokazać statystyk, ale już oczywiście to nadrabiam. Tak się prezentują, przelecę na szybko i dzięki za oglądanie.